Cześć, witajcie. W dzisiejszym poradniku zaprezentuję Wam, jak zainstalować Crystal Launcher. Aby to zrobić, wchodzimy sobie na stronę Crystal Launcher. Po wejściu na stronę klikamy pobierz aktualną wersję. Klikamy pobierz exe. Teraz będziemy musieli zeskipować reklamę, ponieważ twórcy dodali reklamę do linku. I po 5 sekundach albo nam samo wyskoczy, albo klikniemy click here i zapiszemy nasz plik. Teraz uruchamiamy nasz plik, zamykamy stronę i klikamy run. Wybieramy oczywiście język polski. Możemy tutaj sobie wybrać opcje zaawansowane. Tutaj nam to pisze, że klikniemy sobie tutaj opcje zaawansowane, to możemy zmienić miejsce docelowe Crystal Launchera, ale tego nie chcemy. Możemy również wybrać wersję Java, jaką chcemy, ale najczęściej jest default i klikamy instaluj. Gdy nam się wszystko zainstaluje, odpalamy Crystal Launcher. Teraz wybieramy offline, ponieważ nie mamy Minecrafta, możemy wybrać Mojang account, ale jak nie mamy Minecrafta, klikamy offline, wpisujemy swój nick. A ja w tym przypadku wezmę Michimi, klikamy login, wybieramy profil i klikamy login. W tej chwili, że ja mam oryginalnego Minecrafta, no to mi się wyświetla skin, ponieważ mam taki skin, ponieważ to jest połączone z moim kontem Minecraft i klikamy po prostu play. Możemy wziąć browse packages, tutaj możemy wybrać wersję Minecrafta, jaką chcemy, ale weźmiemy sobie najnowszą 1.15, klikamy confirm, mamy tą wersję i klikamy play. Teraz nam się ładuje cały Minecraft. Oczywiście, jak widzicie, tutaj Crystal Launcher dodał sobie reklamę do launchera i za każdym razem, jak będziecie sobie to włączali, to zawsze będziecie mieli tu reklamę. Po 15 sekundach możecie ją zamknąć. Gdy nam się już odpali Minecraft, klikamy na niego. Już tutaj się nam loaduje, sama gra nam się loaduje. Już teraz tylko chwilka. I mamy naszego Minecrafta 1.15.1 za darmo. To by było na tyle w dzisiejszym poradniku. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam Was do następnych poradników, w których pokażę Wam, jak zainstalować Optifine i jak zainstalować shadery do Minecrafta. Wszystko z Crystal Launcher. Mamy już 2020 rok, więc życzę Wam wspaniałego i wesołego nowego roku.